Zadanie dziewiąte. Państwo Nowakowie mają 3 córki i 1 syna. Średnia wieku wszystkich dzieci państwa Nowaków jest równa 10, a średnia wieku wszystkich córek jest równa 8. Czyli tak, wszystkie dzieci. Pamiętacie, jak liczymy średnią? Robimy sobie taki ułamek. Na dole piszemy ilość tutaj w tym przypadku dzieci, czyli 4. Na górze, co musieliśmy dodać? Ich wiek. Czyli tak, to jest łączny wiek dzieci, tak? I oni mają 10 lat. Mnożę to razy 4 i wyszło mi, że łączny, czyli inaczej, suma lat dzieci to 40 lat, tak? Wiecie, o co chodzi, bo mamy tak, córka, no nie, córka 1, córka 2, córka 3 i syn, no nie? I każdy ma jakiś tam wiek, tak? Czyli wiek 1, wiek 2, wiek 3, wiek 4. I żeby obliczyć średnią, no to muszę dodać, będę to pisać wiek 1 plus wiek 2 plus wiek 3 plus wiek 4. Wiek 4 i muszę to podzielić na 4. I wtedy wyszło Nowakom, że te dzieci mają 10 lat. Tak? To wynika z tego, jak się liczy średnią. I jak to pomnożę razy 4, to wtedy mi wyjdzie, że ta suma, jak dodam po prostu w wiek tych dzieci, czyli to, ile mają lat, to łącznie mają 40 lat, tak? Czyli jak na przykład ty masz 12 lat, czy tam 15, twój brat czy siostra ma 10, no to razem macie 12 tam plus 10, czyli 22. Czyli tak jak dodamy wszystkie to, ile mają te dzieci lat, to otrzymamy 40 lat. Ok, rozumiecie? No i teraz mamy córki, czyli córki. No i tak dodamy wiek 1 córki do drugiego, do trzeciego na 3, otrzymujemy 8 lat. Tak? Więc mnożę to razy 3 i co otrzymam, że łącznie te dziewczynki mają 24 lata. No i teraz, jeśli od tego wspólnego skoro łącznie te dzieci, tak, skoro oni dzieci łącznie mają 40 lat, tak? Same córki mają łącznie 24 lata, to syn ma 40 minus 24, czyli 16 lat. Jak macie jakiekolwiek pytania do tego zadania, to piszcie.